Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Krakowa, ksiądz Roman Sikoń. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dzisiaj gość niecodzienny, człowiek instytucja Piotr Śliwiński, który objechał świat 12 razy dookoła. Wiksza Miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w naszym studiu miłego gościa, Pana Piotra Śliwińskiego, zwanego Buszek. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam wszystkich. Buszek to jest człowiek, który, widzę tutaj, bo dał mi ulotkę, ale już miałem ją wcześniej, parę lat temu, ale żeby się nie pomylić, 12 razy okrążył świat dookoła. Jest też biznesmenem, prowadzi kawiarnię Buszek. Krakowie, czy też w innych miastach? Jak to wygląda? No w Kawiarnie są i w Krakowie, i w Warszawie. Podróżnicze, w dla Katowice. podróżników. Przywożę z podróży różne pamiątki, które właśnie służą do tego, żeby były wystrojem w tego typu lokalach, ale też przywożę różne smaki świata, żeby osoby, które nie mogą przejechać ten cały świat wzdłuż i wszerz, to mogły posmakować. posmakować. Jak to się zaczęło? Co cię skłoniło do tego, żeby nie siedzieć sobie spokojnie nie kontemplować tylko tutaj naszego piękna, ale jeździć po całym świecie. Zaczęło się wszystko w 2006 roku, gdy się obroniłem. Skończyłem studia tutaj w Krakowie, gdzie właśnie jesteśmy, na Politechnice Krakowskiej. Studiowałem budownictwo i miesiąc po obronie sprzedałem wszystko, co posiadałem: motor, samochód, komputery. Spakowałem się w plecach, wziąłem oszczędności, ruszyłem w świat, w nieznane przed siebie. Ja nie wiedziałem też, Ile mi ta podróż zajmie, gdzie pojadę? Zacząłem od Stanów Zjednoczonych, odwiedziłem wszystkie 50 Stanów Amerykanie mi wtedy zwrócili uwagę, że to jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze są Hawaje, a jak już dotarłem do Hawaii, to zauważyłem, że do Australii mam bliżej niż do Polski i w ten sposób się to przerodziło w pierwszą 12-miesięczną podróż dookoła świata. Ale jakaś motywacja musiała być na początku, nie tylko żeby jechać. Coś cię do tego skłoniło? Tak, tą motywację miałem pewnie już dużo wcześniej, bo przez wiele lat przed tą pierwszą dużą podróżą lubiałem podróżować, odwiedziłem mm, pięć kontynentów, ale to były krótkie podróże na kilka tygodni. Zawsze mnie ciekawiło, co jest za horyzontem. Ta ciekawość świata, poznawanie innych kultur, poznawanie innych ludzi, zobaczenie tych pięknych krajobrazów tego świata, tam gdzie jest zimno, tam gdzie jest ciepło, żeby zobaczyć. O, no, telefon dzwoni no, tutaj. Wyłączyć. Pewnie kolejna podróż się szykuje. No na razie się nie szykuję, dlatego że jestem od paru miesięcy w Polsce i dzięki temu też mogę dzielić się swoimi doświadczeniami ze świata z ludźmi, którzy są tego świata ciekawi i staram się przekazywać te doświadczenia, te emocje przez zdjęcia, przez filmy, przez audycje, prelekcje, wywiady, wykłady. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo tak też mówił się o nasi, naszym założycielu Salezjanów, naszego zgromia, zgromadzenia, że święty Jan Bosko właśnie, który mieszkał w okolicach Turynu, codziennie, kiedy szedł przez swoje pole, szedł do kościoła, to widział Alpy i zawsze zastanawiał się, co jest dalej za tymi Alpami, co jest za tym horyzontem, co tam się kryje. I tak niektórzy psychologowie... Jeśli oczywiście im wierząc mówią, że dlatego tak wiele dokonał, bo myślał cały czas, co jest dalej, co jest za tymi górami, opowiedz nam o tych podróżach, jak ta podróż przebywa, przebiegała ta pierwsza, jak się rozwijała, na co napotkałeś szczególnie, co cię zadziwiło, zainteresowało, może co Ci się nie spodobało. No ja zacząłem swoją podróż i odkrywanie świata w sposób taki niestandardowy, to znaczy bez biur podróży, bez przewodników, bez pilotów. Chciałem go odkrywać na własną rękę. Mało tego. Nie dowiadywałem się o tych krajach, których odwiedziłem w pierwszej podróży 27. Nie dowiadywałem się o nich ani z książek, ani z internetu. Po prostu jechałem przed siebie w dowolny sposób, bez ścisłego planu. Nie miałem zakupionych biletów, więc wszystkie. Yy, przejazdy były na zasadzie one way ticket, i jak już w jakimś miejscu byłem określony czas, to kolejny krok dopiero wtedy następował, gdy stwierdziłem, dobrze, to już yy, jadę przed siebie dalej z dnia na dzień yy, bez ścisłego planu yy, i zacząłem od tych krajów takich bliższych nam kulturowo, czyli zaczęła się ta podróż, tak jak wspomniałem, od Stanów Zjednoczonych, później przez Australię. Tam się dowiedziałem, że jest to taki ciekawy kraj jak Nowa Zelandia, więc zamiast jechać w kierunku Europy, to się cofnąłem znowu kilka stref czasowych. Tam gdzieś utknąłem, bo znowu nie miałem biletu kolejnego z Nowej Zelandii, więc nie wsiadłem na samolot, mnie zatrzymano, musiałem okazać jakiś kolejny bilet, więc kupiłem kolejny bilet do Nowej Zelandii, z Nowej Zelandii do Hongkongu, więc tak wylądowałem w Azji. No i Azję drogą lądową przez Chiny, Wietnam, Kambodżę. Tajlandię, Malezję, dotarłem do Singapuru, przeważnie lokalnymi środkami transportu. Um, Australię wcześniej objeżdżałem też różnymi sposobami, przeważnie autostopem, bo Australia jest też drogim krajem, ale też i zdarzały się rowery. Raz kupiłem trzy zepsute rowery, złożyłem je, skręciłem i, i Wyszły cztery pos, rowery. Po, po, wyszedł jeden z trzech jeden. zepsutych. No, myślałem, że Całą z trzech. Tasmanie przyjechałem kilkaset kilometrów, ale e, to były różne środki transportu. Jak dotarłem już do Indii, to jakiś poznanych hindus, który mi pomógł wystawiać pierwsze kroki w Indiach, to pożyczył mi motocykl. Tym motocyklem Royal Enfieldem przejechałem też wiele kilkaset kilometrów i tak się zauroczyłem w tym motorze, że zakupiłem sobie taki motor, w sumie zostawiłem temu hindusowi pieniądze, pojechałem do Tybetu. Gdzie się nie dostałem, bo na granicy się dowiedziałem, że jednak bez zezwolenia nie przekroczę granicy w Nepalu i nie dostałem się do Tybetu. Ale jak wróciłem do Delhi, to już czekał na mnie motocykl. Ufałem i wierzyłem, że ten Hindus mi ten motor zakupi. I swoim już motorem mogłem podróżować po Indiach, ale też odważyłem się na coś szalonego, bo wbrew opinii wszystkich Hindusów. czy? Nawet ambasadora czy tam ludzi, którzy pracowali w ambasadzie polskiej, odważyłem się jechać motorem do Polski drogą lądową. Wszyscy mówili, że to niemożliwe, że się nie da. Okazało się, że się da i przemierzyłem ponad 5000 km przez Pakistan, Iran, Turcję i przyjechałem tym indyjskim motorem. Zresztą mam go do tej pory, już upłynęło kilkanaście lat, on dalej jest sprawny, dalej jeździ. No właśnie, czekałem. Już kilka lat temu mi obiecały, że da się przejechać, ale no jakoś się to jeszcze nie ziściło. No jak raczej, będzie cieplej, będziemy jeździć dalej. w lecie. Ale e, takie mam pytanie dla ciebie, bo teraz mamy bardzo dużo tych podróżników. Oni publikują swoje vlogi, nawet niektóre ciekawe, inne mniej ciekawe, jedne nawet wulgarne, inne bardzo takie e, sięgające w głębie. No ale jest bardzo dużo teraz tych właśnie podróżników, oni nam opisują, no czasami też przesadzają, co dzisiaj jadł, czy dzisiaj jadł pietruszkę, czy marchewkę. Czym dla Ciebie właśnie były te podróże, bo Ty nie prowadziłeś vloga, nie, nie miałeś ze sobą przewodnika, poznawałeś, byłeś trochę, z jednej strony byłeś tam, z drugiej strony wszystko poznawałeś, jak w takim wielkim telewizorze, nie wiem, jak, to, jak, to, jak byś to opisał. Y Starałem się to dokumentować przede wszystkim, fotografować, co mnie spotyka każdego dnia, więc tymi też fotografiami dzielę się na mojej stronie internetowej wwwpjakpiotr urodzenia, jak polska, więc łatwo zapamiętać, p82.pl. I tam sukcesywnie w trakcie podróży, w miarę na bieżąco, raz na miesiąc, starałem się umieszczać te informacje, głównie zdjęcia. Opisywałem też, ale, ale niewiele, nie dopiero, że w przyszłości spiszę to w formie książki, ale mnie interesowało właśnie wiele płaszczyzn. Chciałem, żeby te podróże były odkrywcze na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach, nie tylko kulira, kulinarnych, czy, czy odkrywaniu innej kultury. Na pewno moja taka otwartość, myślę, i optymizm, uśmiech na twarzy, do tego jakaś taka pokora i szacunek do tych kultur lokalnych pozwalało mi to, że w jakiś sposób, nawet trudno mi wytłumaczyć, jaki ponieważ przychodziło mi to naturalnie. Mogłem się wkupić w łaski lokalnej ludności, czasem nawet się też przebierałem, i na tym motorze w turbanie przez Indie jechałem, w pasztuńskie szaty się przebierałem w Pakistanie. Bardzo często upodobniałem się do lokalnych ludzi, często miałem dużą brodę, która też wywoływała dużo śmiechu i też szacunku, na przykład w krajach azjatyckich. To pozwalało mi często zamieszkać z lokalnymi ludźmi. Starałem się nie zostawać u nich dłużej niż tydzień, a często bywało tak, że my chcieli zatrzymywać parę tygodni, a nawet i parę miesięcy. Czyli bo moja broda robili. pomogłaby mi w wielu sytuacjach. Zdecydowanie, na pewno na pewno w Azji. Tak. A ja też tą brodę już tak zapuszczałem i też miałem takie przemyślenia, że w Azji chciałem wyglądać starzej, bo mając 24 lata, wewnątrz w środku byłem nieraz przestraszony. Nie chciałem nigdy okazywać mojego strachu na zewnątrz, żeby też nie prowokować ludzi z jakimiś nieczystymi myślami, więc na pewno broda dodawała mi, mi trochę lat, a to, że mogłem z lokalnymi ludźmi pomieszkać, to mogłem też zobaczyć, posmakować co jedzą, popracować z nimi czasami, zobaczyć jak pracują, w co wierzą, poznać inne religie, zobaczyć jak funkcjonuje system polityczny, jakie są relacje tam między ludźmi. Ja się rewanżowałem też, bo zawsze starałem się podróżować z jakimś nośnikiem, na którym mógłbym pokazać zdjęcia z innych krajów. Dużo mogłem opowiedzieć wtedy i to ludzi ciekawiło, bo oni nie mogli wyjechać do Europy, ale mogłem opowiedzieć, jak jest w Europie, jak jest w Polsce. Ale jak się tylko dowiedzieli, że ja przemierzyłem cały świat dookoła w pierwszej, w drugiej, w piątej czy w siódmej podróży dookoła świata, to za każdym razem byłem wypytywany o inne kontynenty. Jak jeszcze do tego pokazałem zdjęcia albo filmy, no to byłem taką maskotką, mogę powiedzieć, włożoną od domu do domu. Za chwilę mnie pokazywano u wujków, u ciotki, u sąsiada, u przyjaciela, i w ten sposób byłem dla tych lokalnych ludzi atrakcją. A dla mnie atrakcją i na pewno wielkimi doświadczeniami było to, co oni odkrywali przede mną i pokazywali mi swój świat, swoje takie dobra, do których nie docierają na pewno turyści i inni ludzie. Docierałem do takich nawet miejsc, gdzie przez całe swoje życie nie widziano białego człowieka. No teraz już mogą przyjechać, bo pani Angela powiedziała willkommen, aczkolwiek później powiedziała, żebyśmy to my przyjęli, jej gości. No to jest taki specyficzny rodzaj, prawda, gościnności, kiedy witamy kogoś w swoim domu, a potem chcemy wysłać gościa do innego domu. Ale... Inne tematy, o tym później. To jest taka moja mała dygresja. Może za to będą jakieś hejty. No nie oczekuję, ale być może. Chciałem już poruszyć wcześniej jakieś tematy duchowe, bo byłeś na Tasmanii. Chciałem zapytać o diabła tasmańskiego, ale może to by nie były te loty. Teraz w takim razie przejdźmy do piosenki. Wiksza Miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Krakowa, ksiądz Roman Sikoń z Barki, Stefan Batory, a naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Śliwiński, podróżnik, biznesmen, człowiek, instytucja. Opowiadaliśmy tr już trochę o Twoich podróżach. Czasami jest tak, że ludzi, podróżników, których ja spotykałem w swoim życiu, widać było też, że Czegoś szukają, jadą przez świat, kupują na przykład jakiś jeden bilet lotniczy, który jest dookoła świata, jadą gdzieś, zatrzymują się, szukają, poznają i, i, i oczywiście rozważają. Jestem tego pewien, czym jest sens życia. Te podstawowe pytania, dlaczego. I tak samo jeszcze było u Ciebie, no spotykałeś się z różnymi kulturami, z różnymi religiami, jakie to były spotkania, bo to jest audycja, chciałem powiedzieć, przerwa chwilę, audycja to jest religijna, prawda? No jak najbardziej, odkrywanie świata to dla mnie właśnie było też w dużo szerszej perspektywie, nie tylko samych kultur, ale często też zaglądałem, odwiedzałem wiele świątyń, bardzo mnie to interesowało, jakie są wierzenia innych ludzi, może też na swój sposób poszukiwałem sam siebie i swojej drogi, ścieżki. W Azji często zdarzało mi się, że z mnichami tybetańskimi gdzieś medytowałem i siedziałem kilka, czasem nawet dni w tych świątyniach. W Indiach spotykałem się z nauczycielami jogi i takich praktyk próbowałem z szamanami amerykańskimi, z Indianami. No, ale też i w Australii, i w Stanach, miałem też, też styczność i z. Z Mormonami i z innymi też religiami. Wszystko to mnie ciekawiło, i patrząc tak przez pryzmat naszej wiary, naszej religii, miałem jakieś porównanie. I tak odkrywałem cały ten świat, i z każdą podróżą dookoła świata coraz bardziej nabierałem takiego porównania, i coraz bardziej doceniałem nawet to, co my mamy w Polsce, jeśli chodzi o kulturę, tradycje, piękne miejsca, krajobrazy to tak samo też było stopniowo myślę, że z moją wiarą i z religią, że też zaczynałem coraz bardziej doceniać to, co mamy tu na miejscu, naszą, naszą wiarę, bo wcześniej do tej pory to tylko słyszałem o jakichś filozofiach innych, religiach innych, ale tak miałem możliwość poprzebywać z tymi ludźmi, poprzebywać w tych świątyniach, poobserwować, no to były bardzo cenne dla mnie doświadczenia i myślę, że to była też droga poszukiwania, gdzie, gdzie w Podróży dookoła świata. ściągnąłem po różaniec, ciągnąłem po Pismo Święte. Myślę, że takim przełomowym też był przełomowym momentem była chyba też wspinaczka wysokogórska i poszerzanie tych horyzontów, gdzie od kolegi dostałem właśnie w tych wspomnianych alpach przed przerwą, gdzie dostałem różaniec w prezencie i od tej pory z tym różańcem podróżowałem. I wtedy będąc też w Alpach, pierwszy raz yy, wszedłem yy, na jakąś większą górę, na większy szczyt. To był Mont Blanc, najwyższa yy, góra Europy. Yy, I tak się zaczęła moja przygoda z wspinaczką wysokogórską. I pod tym szczycie yy, odważyłem się marzyć, żeby sięgnąć po jeszcze wyższe szczyty i realizować projekt Korony Ziemi, gdzie już towarzyszyła mi mocna, mocniej, coraz mocniejsza wiara i... I yy, ta siła wewnętrzna, duchowa, która pozwalała mi te trudności pokonać. Wielu ludzi, którzy podróżują, często mi się, wyda, tak mi się wydaje, no nie mam statystyk, ale no wydaje się, że dają się uwieść tym innym religiom. Tobie coś się nie spodobało, miałeś jakieś złe doświadczenia, czy jakieś jakie swoje przemyślenia na ten temat, obserwując właśnie te inne religie niekoniecznie nawet i monoteistyczne, bo i politeistyczne. Jakie były Twoje doświadczenia? Dużo widziałem podobieństw, co w sumie mnie zdziwiło, bo myślałem, że to będzie całkowicie inaczej, ale jak już przejechałem mnóstwo krajów, byłem w wielu świątyniach czy miejscach, gdzie się ludzie modlili, no to dużo zauważyłem podobieństw związanych, no na przykład powiem, takie moje odczucia ze śpiewem, z muzyką. Towarzyszyły temu i kwiaty, i zapachy i jakieś rytuały, gdzie nie mówię tu też o takich podobieństwa bezpośrednich między naszą religią a religią z drugiego końca świata, ale jeżeli ja przez cały kontynent, jeden, drugi, trzeci przemieszczałem się stopniowo drogą lądową, to mi się zacierały te różnice, tak? Mi się zacierały różnice, jeśli chodzi o posiłki, o wygląd ludzi. Ja nie odbierałem tego jako różnica. Jeżeli ktoś wsiądzie w samolot, poleci przez półkuli ziemskiej tam i z powrotem, to widzi dużą różnicę. Nawet mój organizm się też uodpornił, że, że też te strefy klimatyczne i strefy kulturowe pokonywałem stopniowo i dla mnie to było płynne. Więc w pewnym momencie mi się to zlało w całość i stwierdziłem, że jeżeli ja mam spędzić 7 lat powiedzmy w Tybecie czy w, w Indiach, po to, żeby no najpierw się nauczyć języka, później kolejne 7 lat poznać filozofię i religię, to już chociażby to w pewien sposób mnie zniechęcało, żeby wgłębiać się w inną kulturę, bo Zauważyłem też jakieś podobieństwa, stwierdziłem, no to przecież, jeżeli mamy tutaj swój język, swoje, yy, swoją kulturę, swoją tradycję, swoją religię, więc może najpierw zacząć od tego, co mamy. Ja również pewien dłuższy czas spędziłem i w Indiach, i w Nepalu, i na Sri Lance. Poznawałem tamte religie Dalekiego Wschodu. I dla mnie tutaj było wielkim, wielkim przede wszystkim kontrastem to, że. No, niestety to, jak ja wcześniej rozumiałem te religię, czego byłem uczony nawet i w seminarium, jeśli chodzi o buddyzm na przykład, czy hinduizm, okazało się po prostu nieprawdą. Na Sri Lance dowiedziałem się, że buddyści pod wodzą buddyjskich mnichów atakują chrześcijan, palą kościoły. Podobne informacje uzyskałem również w Nepalu, gdzie również najczęściej to są ofiarami, padają, Kościoły protestanckie i, i misjonarze protestanccy. Podobnie w Indiach w 2008 roku miała miejsce duża akcja ataku na chrześcijan, palenie kościołów, mordowanie chrześcijan w stanie Orisa, więc zupełnie kłóciło mi się z tym obrazem tych religii, politeistycznych czy jakkolwiek by ich nie nazwać buddyzm. Niektórzy uważają, że to jest tylko filozofia. Ja uważam, że to jest błędne rozumowanie, ponieważ nigdzie ten buddyzm w tych miejscach, gdzie ja byłem, nie istnieje jako, tylko jako filozofia, ale no, był tutaj dla mnie duży dyskomfort, ponieważ no, to nie była prawda. Okazało się, że w świątyni, Kali, w Kalkucie, nie wiem, czy dziennie i ale na pewno całymi dniami zarzynane są zwierzęta, krew płynie potokami w ofierze dla tego bóstwa, czyli mówiąc wprost demona, jednego z demonów. No nie wydaje mi się, żeby to były religie tolerancyjne, biorąc pod uwagę jeszcze to, że z tych religii wynika bezpośrednio system reinkarnacji, system kastowy. To był mój dyskomfort w poznawaniu tego, co wcześniej było mi pokazane jako coś takiego pięknego, pokojowego. Nie wiem, jak, to, jak ty to odebrałeś, czy miałeś czas na takie, na takie refleksje. No, ja spotkałem się też z różnymi negatywnymi zdarzeniami. Też były jakieś pozytywne, ale zawsze to odbierałem jako obserwator. Nie, nie starałem się nawet zagłębiać, żeby tam zostać na dłużej, żeby wniknąć na tyle w inną filozofię, w inny sposób myślenia czy w inną kulturę, no bo zdawałem sobie sprawę, że na to poświę potrzebowałbym poświęcić. Czas i musiałbym no, być też w pełni przekonany. Moje podróże i poznawanie świata, może gdzieś tam u podłoży, miało główną motywację, główny cel, żeby zobaczyć, jaki ten świat jest i podjąć decyzję, gdzie chcę zamieszkać, gdzie chcę może robić karierę jako inżynier po Politechnice Krakowskiej, ponieważ też miałem świadomość jako młody człowiek, że. Wiele ludzi po skończeniu szkoły średniej czy po studiach emigruje, wyjeżdża gdzieś. I moje trasy na początku właśnie przebiegały przez te kraje, dokąd się głównie wyjeżdża, czy Europa Zachodnia, czy Stany Zjednoczone, Australia lub też Nowa Zelandia. Ale jeżeli już odwiedziłem te kraje, to mnie ciekawiło, co jest jeszcze takiego na tych innych kontynentach, gdzie później też się zapuszczałem w trzeciej, czwartej, piątej podróży dookoła świata bardziej niebezpieczne kraje do Afryki czy do Ameryki. Południowej, no i w Ameryce Południowej właśnie spotkałem się z naszą religią, bardzo mocną, która była mi bardziej zrozumiała, no bo, no bo Azja czy, czy Afryka, no to, no to już mniej. Człowiek, każdy jest wolny, tak samo i nasz gość. Pan Piotr jest człowiekiem wolnym, w swojej wolności podejmował i podejmuje swoje decyzje. I tak samo każdy z nas, drodzy radiosłuchacze, jesteśmy wolni, możemy podjąć, możemy wybrać również naszą wiarę. Przychodzi czas taki w życiu każdego człowieka, młodego najczęściej, że tę decyzję trzeba poddać. Podjąć i Piotrek podjął tę decyzję podczas tych swoich wielkich podróży. O tym porozmawiamy za chwilę. ...po kolejnej piosence. Wiksza Miłosierdzia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Roman Sikoń. Jesteśmy cały czas na barce Stefan Batory, a naszym gościem Piotr Śliwiński, podróżnik, biznesmen, człowiek, instytucja. Mówimy o podróżach, 12 podróży dookoła świata. Ale mówimy też przede wszystkim, ponieważ to jest uwaga dla wszystkich słuchaczy Audycja Religijna, ale mówimy o podróży duchowej, duchowej też. Twoja podróż duchowa, mówiłeś, że duże znaczenie miał ten moment i ta chwila w Twoim życiu spinaczki w alpach, różaniec, który ofiarował Ci, Twój przyjaciel, no i twoja refleksja właśnie nad światem, nad różnymi religiami, jak to wtedy było? Opowiedz nam dokładnie. No jest tak, w tych górach wysokich, że przychodzą ciężkie, kryzysowe momenty i e, jest zagrożenie, czasem, niestety, ale jest zagrożenie życia, i wtedy przebiega tak to życie w, przez myśl w paru sekundach. Są te refleksje głębokie nad nas, sensem naszego istnienia m, jakiejś bliższej właśnie z Bogiem. E, wtedy też, jest też taki większy spokój w tych górach, gdzie można faktycznie pomyśleć o głębszych ducho, duchowych sprawach. Nie ma tego też całego szumu, chaosu, który nas tutaj otacza, otacza w mieście. Ja, schodząc z tego Monteverestu i w ogóle go zdobywając, gdzie większych przygotowań nie miałem, to, to uznałem też chyba za jakiś trochę cud. I, i pomoc boską, bo, bo faktycznie yy, nie było to proste zadanie. Nie o, wiedziałem na co się porwę. Nie mówili, że byłeś na Mont Everest. Yy, no tak, ja wtedy nie wiedziałem. Skąd mogłem wiedzieć? To był rok 2009. Nie wiedziałem, że, że 9 lat później stanę na szczycie Mont Everestu. Yy, taka myśl mi przeszła w sumie dopiero po drugim szczycie, po zdobyciu Kilimandżaro, najwyższy szczyt w Afryce. Że będę chciał realizować projekt Korony Ziemi, gdzie na drodze do celu jest oczywiście Mont Everest. Wcześniej też nie miałem takiej fascynacji gór. Nie było tak, że marzyłem o górach, żeby w te góry wysokie się wspinać, ale pewnie okrążając trzy razy Ziemię, gdzie już zaspokoiłem tą pierwszą ciekawość, co jest za horyzontem, no to przyszła ta ciekawość a co jest tam u góry? Jak się podniesie głowę wyżej, wyżej i zobaczy się te wysokie szczyty. No a stojąc znowu na tych szczytach, to przychodzą myśli, a co jest wyżej, wyżej, tam wysoko, tam w niebie i takie myśli też zaczęły mi przychodzić, a jak do tego jeszcze doszła taka też głęboka, mocna rozmowa z moim przyjacielem o, o Bogu, o wierze i, i otrzymałem różaniec, no to już, a to, była też, to był początek mojej czwartej podróży dookoła świata, to tą czwartą podróż dookoła świata odbyłem z różańcem w ręku. A to umiałeś? Czy musiałeś się nauczyć? Musiałem może... sobie przypomnieć. Miałem przerwę w kilkunastu lat w takim. Dla wszystkich wiedzy. drodzy, którzy mają przerwę, można się nauczyć. Teraz jeszcze łatwiej. I koronki do miłosierdzia Bożego i różaniec możemy sobie odnowić właśnie tak, jak to Pan Piotr zrobił. Musiałem w internecie poszukać tajemnicę. Dziękujemy Panu Bogu w... za internet, ten wielki dar. Tak jest. Nawet aplikacje teraz. I są. później już ta podróż wyglądała, że rzeczywiście z modlitwą była. No i mając w rękach różaniec, dotarłem do Afryki, chciałem tą Afrykę przejechać w poprzek, bo w czwartej podróży dookoła świata odważyłem się, już bo tak nasłuchałem się, że ta Afryka jest taka trudna, niebezpieczna, nie wiadomo czego się tam spodziewać. Dotarłem do Tunezji, ponieważ podróżuję bez planu i nie wiem jak ta podróż będzie przebiegać, to się w Tunezji Zatrzymałem w tej podróży do, przez Afrykę, bo tam Tunezja, granicy czy z Libią, z Algierią. Nie mogłem przekroczyć granicy bez wizy. Po wizie odsyłano mnie do Polski, więc musiałem się z mojej Afryki wycofać. No ale tam byłem świadkiem. Do, dotarłem do Sahary i tam byłem świadkiem, świadkiem takiej, takiego tru, trudnego wypadku. Byłem szokowany. W sumie zamarłem nie potrafiłem się ruszyć bo ja też. Na 20 lat jestem pilotem paralotniowym, lubię latać na paralotni i też w różnych krajach to, to, to robię, żeby zwiedzać i popatrzeć na ten świat z lotu ptaka. Więc jak zobaczyłem nad Saharą unoszącą się lotnie z silnikiem, to przykuło moją uwagę i zamarzyło mi się, że no, fajnie by było tutaj tej Tunezji, tą Saharę podziwia z lotu ptaka, ale nie miałem swojej paralotni, bo jeszcze bez paralotni, chyba, że ktoś pożyczy mi na trasie i to się czasem zdarza, że umiem kogoś przekonać, że potrafię latać i mi ktoś powie, że swój mały statek powietrzny, ale duży, silny podmióg ciepłego powietrza z Sahary spowodował, że ta lotnia podniosła się do góry gwałtownie i znając w sumie już na tyle te zachowanie powietrza i tych bombli, wiedziałem, że już będzie źle, bo po takim podrzuceniu od razu następuje gwałtowny spadek, ponieważ to było blisko Ziemi. To ten pilot, który wziął komercyjnie starszą panią na taką przejażdżkę i lot nad tą Saharą, runęli gwałtownie na, na Ziemię. I tak się połamali, że no, ciężko to może opisać, ale powiem, że jeżeli no, koście połamały się i po, zaczęły wystawać z ciała, no to ta krew była wszędzie wszechobecna i te kawałki ciała zmieszane z piaskiem, był okropny widok. Tam podbiegli wszyscy z pomocą, ja po prostu zamarłem, i wtedy sobie tak pomyślałem, że. Wszyscy dookoła tam podbiegli pomóc w czymś, ja nie mogłem w niczym pomóc i złapałem wtedy ten różaniec, który miałem od kolegi z gór i chciałem odmówić modlitwę, chciałem się modlić na tym różańcu i wtedy sobie uświadomiłem, że no nie pamiętam, kiedyś odmawiałem, miałem przerwę i że no odmówiłem ile potrafiłem, bo stwierdziłem tylko tyle mogę pomóc, że mogę się za tą kobietę modlić żeby przeżyła, żeby po tym połamaniu przeżyła i żeby mniej cierpiała, bo, bo to był ogromny ból na tym wypadku. Tak to jest w naszym życiu, że właśnie w tych momentach ostatecznych, w tych momentach, gdzie rzeczywiście dotykamy absolutu, w tych momentach też i najbardziej trudnych momentach, kiedy obserwujemy śmierć, tragedię, przypominamy sobie o Panu Bogu, ale Bóg jest zawsze z nami w Trójcy Świętej, jedyny. Bracie i siostro, w każdej chwili możesz wrócić. Nie musisz czekać na takie wydarzenia w twoim życiu. Może to się stać dzisiaj, gdziekolwiek nie jesteś. Trwając z Bogiem na pewno będzie łatwiej żyć i nieść krzyż codzienny. WIKSZA MIŁOSIERDZIA Nasza Riksza, jak co tydzień na, na barce, Stefan Batory, z nami gość Piotr Śliwiński, podróżnik. Podróżnik nie tylko, który podróżuje dookoła świata, ale podróżuje też duchowo. Przejechał cały świat, żeby odkryć na nowo wiarę przekazaną przez mu przez rodziców, przez też księży, przez polską kulturę, wiarę katolicką. Jak teraz żyjesz? Z tą wiarą na każdy dzień, czy już wszystko idzie jak spłatka, czy już nie masz żadnych wątpliwości, jesteś taką opoką, skałą, jak to wygląda? No, jak odkryłem na nowo wiarę w czwartej podróży dookoła świata, odkryłem różaniec, zacząłem podróżować z Pismem Świętym, żeby w całości przeczytać, co mi się udało trwało to rok czasu, ale przeczytałem cały Stary Testament, cały nowy testament. Jak nie mogłem tej Afryki przejechać, o czym wspomniałem w tej czwartej podróży dookoła świata, to z Tunezji przez Belgię dostałem się do Dominikany i objechałem dookoła Ameryki Południową. Więc kolejna podróż wyszła spontanicznie, bez planu. I objeżdżając już Amerykę Południową, to już do tej pory nauczyłem się modlić na różańcu i różańc mi towarzyszył codziennie. Nawet do tego stopnia, że w podróży było trudniej, ale jak wróciłem już do Polski, to każdego dnia jeden, jedną część różańca odmawiałem. I chciałem później też dożyłem do tego, że jak już jeden rok potrafiłem odmawiać różanie codziennie, to w kolejnym roku odmawiałem dwa różańce, ale potraktowałem chyba zbyt bardzo wiarę i, i, i różaniec jak siłownie, mhm. bo jednak nie dałem rady. Po prostu poległem. Dwa różań codziennie, nie potrafiłem dwie części odmówić, więc doszło do tego, że nie potrafiłem już jednego. Więc po iluś latach doszedłem i znalazłem tak, taki balans i taką równowagę, żeby modlić się codziennie. Codziennie się modlę, ale znajduję w tym umiar i, i są nigdzie, gdzie poświęcam więcej czasu na modlitwę, czy są Dni, że tego czasu jest mało na modlitwę, no ale też zdałem sobie sprawę, że jestem, nie jestem w sakramencie kapłańskim, gdzie mógłbym regularnie określoną część modlitw odmawiać, więc w tych modlitwach staram się zawsze szukać każdego dnia balansu i równowagi. Potrzebujemy tej łaski też, aby się modlić, aby trwać w Bogu i na pewno. Największą naszą pomocą w tym życiu codziennym są sakramenty, jest spowiedź święta, komunia święta. Jak to u Ciebie wygląda? Czy dajesz radę właśnie, żeby regularnie przystępować i do sakramentu spowiedzi świętej, komunii świętej? Czy to jest ponad siły twoje? W podróży jest trudniej, bo wiadomo, że jeżeli ja te przez różne kontynenty, to, to po prostu nie mam czasem, czasem takiej możliwości, żeby odwiedzić kościół. Albo jest to bardzo utrudnione, żeby znaleźć Kościół katolicki, ale w Polsce, w naszych warunkach, to jest, co uważam, bardzo proste, mogę powiedzieć, fizycznie. Bo możemy po prostu modlić się i być w stanie łaski uświęcającej, korzystać z sakramentów, i tak wydaje się, że to jest postroste zewnętrznie, ale są słabości, kryzysy wewnętrzne, takie duchowe, gdzie sobie człowiek tłumaczy, że są ważniejsze sprawy albo, że zaniedbanie, że się nie chce i też mi się tak zdarza, więc, więc też, też tak bywa, ale staram się być właśnie zawsze w stanie łaski uświęcającej, być jak jestem w kościele, to zawsze do komunii i, i być po spowiedzi i raz na miesiąc, dwa uczęszczać do spowiedzi. Tak jak widzicie, moi drodzy słuchacze, w naszym życiu codziennym, najczęściej nie dochodzi do jakichś wielkich, spektakularnych zajść typu opętania, zniewolenia. Oczywiście to też się dzieje teraz, może tak jak mówią egzorcyści coraz więcej, ale w naszym życiu codziennym nasz przeciwnik ten zły który chce nas oddzielić od Chrystusa od miłości Chrystusowej najczęściej wybiera tą najprostszą drogę chce działać w naszych sercach po cichu chce nam powiedzieć no następnym razem teraz jestem nieprzygotowany nieprzygotowana pójdę na pierwszy piątek pójdę na święta to są wszystko wymówki, możemy śmia śmiało powiedzieć, szatańskie, diabelskie, aby nas odłączyć od prawdziwego szczęścia, od miłości, od Chrystusa. Także mogę Wam zagwarantować, że jeżeli usłyszycie choćby taką wymówkę, przechodząc obok Kościoła, i mamy taką, taki pomysł, przychodzi, a wejdę na chwilę, pozdrowie Najświętszy Sakrament. Potem sobie mówię, nie, następnym razem jak będę wracał w tą samą drogą, to wtedy wejdę, a najczęściej sobie później zapomnimy. I w te proste sposoby chce nas nasz przeciwnik odłączyć od miłości Chrystusowej. Ale łaska jest większa. Chrystus zmartwychwstał, szatan pokonany. My trzymajmy się w naszym życiu Chrystusa i nigdy się nie zniechęcajmy. Naszym gościem był dzisiaj Piotr. Śliwiński, pseudonim, mogę tak powiedzieć, czy to jest pseudonim artystyczny, czy medialny, pseudonim Buszek, podzielił się z nami swoim doświadczeniem wiary, swoimi podróżami, kawałkiem swojego życia. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, że zechciałeś przyjść do tej audycji. I pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Na zakończenie, jeszcze dzisiaj specjalne ekskluzywne zaproszenie na, na pokaz specjalny filmu pod, pod tytułem Pokój Mój Wam Daje w Krakowie na ulicy Tynieckiej 39. Pod tym numerem można za darmo skorzystać, przyjść i obejrzeć film produkcji salezjańskiej. Pokój Mój Wam Daje. Jest to film, który opowiada. O tragicznej historii, ale zakończonej, nie powiem jak, żeby nie zdradzać, porwania jednego z naszych misjonarzy, wspaniałych polskich misjonarzy z diecezji tarnowskiej, księdza Mateusza Dziedzica. Porwania był przetrzymywany sześć tygodni przez rebeliancką grupę w buszu, w niewoli. Opowiada o swoim życiu, o swojej wierze, o tym, co się wtedy stało. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, nie chcę wszystkiego zdradzać. Pozdrawiam i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiksza Miłosierdzia Ale na początek, drodzy, tak jak co tydzień, najpierw ta modlitwa, która jest potrzebna Tobie, bracie, Tobie, siostro, gdziekolwiek teraz nie jesteś, czy w pracy czy w domu czy w samochodzie koronka do miłosierdzia Bożego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako, winy, jako i my, odpuszczamy, my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod wąskiem Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiarujemy ci ciało i krew duszy i bóstwa najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za, za grzechy, grzechy nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla, dla nas i całego, całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie za grzechy, za grzechy nasze i całego Amen. świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty mocny, święty i nieśmiertelny, nieśmiertelny święty zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, święty i nieśmiertelny, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. większa miłosierdzia.